Łukasz Dojka, właściciel, prawdopodobnie pomysłodawca konceptu franczyzowego Extreme Fitness. Zgadza się, dzień dobry. Panie Łukaszu, jesteście na rynku dość niedawno, jeśli chodzi o historię fitness ogólnie rzecz ujmując, natomiast bardzo aktywnie i bardzo prężnie się rozwijacie. Tak, pierwszy klub powstał pod koniec 2012 roku. No długa historia, tak naprawdę jestem związany z branżą fitness od prawie 20 lat. Zaczynają od podstawowych stanowisk, recepcja, nawet i przed recepcją byłem osobą, która pomagała układać ciężary na sali siłowej, następnie zrobiłem kurs trenerski. Rozwijałem się jako trener, następnie sprzedaż, menadżer regionalny dla kilku największych operatorów w branży fitness na świecie. No i zawsze miałem cel otworzenia własnego klubu. Zrobiłem to w 2012 roku, zjechałem do Polski, otwarłem własny klub już z planem ekspansji. Wiedziałem, że to będzie sieć, wiedziałem też, że to będzie model franchisowy, tak sobie ustaliłem. No i tego dążyłem, tak? Był to drugi klub, czyli pierwsze 3 lata otwarłem 3 kluby. Jesteśmy na klubie numer 21, czyli mamy otwartych 21 lokalizacji. W tym roku otwieramy jeszcze 15 lokalizacji. Mamy model franchisowy, który jest bardzo skuteczny. 10 klubów to kluby franchisowe. Nasi pierwsi franchisobiorcy posiadają 3 kluby, drugi 2. Wczoraj podpisaliśmy umowę franchisową na drugi klub już z obecnym franchisobiorcą, więc no tak, działamy, model jest skuteczny, faktycznie no, nie ma na co narzekać. Pan przez swoje wieloletnie doświadczenie, 20-letnie, potrafił odsiać już ziarna od plew, że tak powiem, i zostawił pan prawdopodobnie w swoim koncepcie tylko to, co rzeczywiście się sprawdza. Tak, zgadza się. Zarządzając klubami fitness za granicą, tak naprawdę ten rynek był już bardzo, bardzo rozwinięty. Mówimy tutaj o Stanach i Wielkiej Brytanii. Są pewnie kilkanaście lat do przodu. Wiedziałem, co działa. Też współpracując z kilkoma różnymi operatorami, wiedziałem, co też nie działa, co bym zrobił inaczej. No postanowiłem stworzyć własną koncepcję, własny model. No i zapoczątkować go w Polsce. Też nie był to taki standardowy, trochę unikalny, inny, może nowy model na tamtą chwilę, pewnie w mniejszych miejscowościach, ale się przyjął, faktycznie dożyliśmy do tego, żeby się przyjął, rozwijaliśmy ten model cały czas, udoskonalając procedury, procesy, mamy też własny system zarządzający, to jest też bardzo unikalny element w całym procesie, ponieważ jesteśmy jedyną siecią klubów fitness w Polsce, która pracuje na własnym software'ze, no my mamy ten benefit, żeby udoskonalać procesy, procedury, które żeśmy wdrażali, no, cały czas ten system jest modyfikowany. W jednym z pańskich wywiadów widziałem takie optymistyczne i bardzo, rzekłbym, takie no, poważne zapowiedzi, że macie zamiar dobić do cyfry 200. Tak, dokładnie. Do niedawna było to tak naprawdę, tworząc model franchisowy, ustaliliśmy 100+, tak? Dlatego nie zamykaliśmy się na 100 klubach, mówiliśmy, że to będzie 100+, dalej jest to 100+, tylko mówimy tutaj już o 200 klubach. Jest na to zapotrzebowanie, procent penetracji w Polsce rośnie, my też mierzymy w inne terytorium, w inną klientelę, w inne miejscowości, miasta, też jesteśmy no, ekspertami, bym powiedział, na tym terytorium, mamy to fajnie dopracowane. Kluby działają, prosperują, mamy też świetne kontakty na rynku nieruchomości, gdzie jesteśmy w stanie znaleźć świetne lokalizacje dla naszych franchisobiorców, dla naszych sieci, więc to jest tak naprawdę początek tej dynamicznej ekspansji. Do tej pory tak pracowaliśmy nad modelem, ale za kulisami. Nie koncentrowaliśmy się nad rozpoznawalnością, nad ogólnie marketingiem, czy to modelu franchisowego. Wiadomo, kluby miały działania marketingowe, ale ekspansja franchisowa nie była tak reklamowana. Teraz już zaczęliśmy to wdrażać od stycznia, postanowiliśmy faktycznie dynamicznie się rozwijać, no nie tylko w otwieraniu klubów, ale również marketingowo. Chcemy być transparentni, chcemy mówić o tym, że faktycznie to, co żeśmy stworzyli, działa na bardzo dobrym poziomie. Franchisobiorcy otwierają kluby, kluby są rentowne, każdy klub świetnie prosperuje. Mamy też organizujemy teraz też wywiady z naszymi franchisobiorcami, którzy mówią o swoim biznesie. Dzień pewnie dla niektórych nie był to łatwy proces otwarcia klubu, ale faktycznie świetnie sobie radzą. Panie Łukaszu, zapewne pan przyzna, że wszystko można położyć. Wy nie podpisujecie prawdopodobnie umowy z każdym. Franczyzobiorca musi być pewien charakter, pewien styl. Wy to wyczuwacie prawdopodobnie na początku. Zakładam, że franczyzobiorca musi być przede wszystkim dobrym przedsiębiorcą. Tak, bez wątpienia. Nie wszyscy chętni są z nami w stanie współpracować. Ten proces jest dosyć taki szczegółowy, no, filtrujemy naszych przysłowiowo naszych franczyzobiorców,
chcemy współpracować tylko z takimi, którzy faktycznie potrafią prowadzić biznes. Mamy franchisobiorców, którzy nie są przedsiębiorcami albo nigdy nie prowadzili biznesu. Nasz zakres szkoleń faktycznie pozwala na to, aby przeprowadzić ich przez tą drogę od momentu podpisania umowy, szereg szkoleń, działań przed otwarciem klubu do otwarcia klubu, no i oczywiście całe wsparcie po otwarciu klubu. Czyli tak, no, jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą i ma doświadczenie w prowadzeniu biznesu, to jest niesamowicie duży plus, jest mu łatwiej. Natomiast jeśli nie ma takiego doświadczenia, ale się nadaje, jest osobą z odpowiednim charakterem, podejściem i zapowiada się na dobrego franchisobiorcę, to też chcemy z nim współpracować.